Dzień dobry. Moje nazwisko Izabela Krucińska. Jestem dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych. Wydział wyrósł z Wydziału Włókienniczego i z tradycji województwa łódzkiego. W tej chwili zmieniliśmy nazwę i poszerzyliśmy swoje zainteresowania, nie tylko o technologię, ale również o wzornictwo. Mamy kierunek studiów włókiennictwo i przemysł mody. W ostatnim okresie zrealizowaliśmy około 20 projektów, których łączna wartość wynosiła około 150 milionów złotych. Były to projekty zarówno infrastrukturalne, jak i projekty badawczo-rozwojowe. Aktualnie realizujemy projekt o nazwie Innowacyjne Włókiennictwo 2020+. To jest projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to projekt inwestycyjny i w ramach tego projektu zakupujemy aparaturę i modernizujemy laboratoria, a oprócz tego ta aparatura pozwala nam na realizację projektów badawczych. Wszystkie projekty, jakie realizujemy, zmierzają do wytwarzania nowego typu materiałów dla takich sektorów jak medycyna, wyroby higieniczne. I trzeci sektor to są środki ochrony osobistej. Urząd Marszałkowski to jest naprawdę inicjator wszystkich naszych działań, bo człowiek by sam się może nie odważył. Organizował bardzo dużo różnych inicjatyw, bardzo dużo różnych osób z różnych instytucji było zapraszanych, gdzie była możliwość wymiany swoich pomysłów. Także naprawdę muszę powiedzieć, że wsparcie Urzędu Marszałkowskiego jest ogromne. Ty też możesz zmieniać łódzkie z funduszami europejskimi.